Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał na temat trasy Via Carpatia. Okazją do odświeżenia informacji o tej wielkiej inwestycji będzie rozpoczęcie budowy kolejnego odcinka trasy. A jest to odcinek trasy S19 na południu Polski. Za realizację tego odcinka będzie odpowiedzialna firma Strabag. Warto na początku dodać, że w ciągu trasy S19 ma zostać wybudowany tunel Rzeszów Południe-Babica, o którym film znajdziecie na kanale. Dzisiaj przybliżę Państwu informacje na temat rozpoczęcia budowy nowego odcinka trasy oraz szerokie informacje na temat całej drogi Via Carpatia. Więcej w dalszej części materiału. Jeżeli film Ci się spodoba, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji kanału. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na portalu moto.pl pod tytułem Budowa S19. Zielone światło dla kolejnego odcinka Via Carpatia autorstwa pana Piotra Kaczmarczyka oraz artykuł na portalu murator.pl pod tytułem Dwukilometrowy tunel czeka, ale na S19 powstają estakady i wiadukty autorstwa pani Anny Dziedzic. Trasa Via Carpatia to niewątpliwie jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w historii Polski. Jednak może okazać się również, że to jeden z najważniejszych projektów dla rozwoju środkowo-wschodniej części Europy. Przedstawię teraz Państwu kilka kluczowych faktów na temat Via Carpatia oraz kluczowych wydarzeń, które doprowadziły do rozpoczęcia realizacji tej niezwykle ważnej inwestycji. Trasa może okazać się jedną z kluczowych inwestycji dla Europy Środkowo-Wschodniej. Szlak drogi będzie prowadził z północy na południe Europy, a przebiegać będzie przez Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję, stanowiąc szlak transportowy prowadzący wzdłuż granicy wschodniej Unii Europejskiej, z Europy Środkowej do Azji, krzyżujący się z korytarzami prowadzącymi z Europy Zachodniej do Rosji i łączący się przez porty Morza Czarnego ze szlakiem Europa-Kaukaz-Azja. Trasa na całej długości ma mieć parametry autostrady bądź drogi ekspresowej. Inicjatywa utworzenia szlaku Via Carpatia powstała w 2006 roku. Szczegóły związane z trasą zostały ustalone 27 października 2006 roku w Łańcucie, podczas zorganizowanej w tym celu międzynarodowej konferencji pod tytułem Jedna droga, cztery kraje, z udziałem m.in. prezydenta Rzeczpospolitej Lecha Kaczyńskiego oraz ministrów transportu Litwy, Polski, Słowacji i Węgier. W październiku 2010 roku do inicjatywy Via Carpatia przystąpiły Bułgaria, Rumunia oraz Grecja. Via Carpatia ma przebiegać wzdłuż wschodniej granicy Unii Europejskiej, z Kłajpedy przez Kowno, Białystok, Lublin, Rzeszów, Koszyce, Debreczyn i dalej do Rumunii. W Rumunii szlak rozwidla się w kierunku portu morskiego Konstanca oraz w kierunku Swilengradu, dalej przez Bułgarię do Sofii i portów greckich nad Morzem Egejskim w Salonikach. Długość Via Carpatia na terenie Polski wyniesie docelowo 770 km. Najdłuższa część Via Carpatia przebiegać ma przez terytorium Rumunii i wyniesie 1566 km. W Polsce odcinki Via Carpatia będą realizowane na terenie 5 województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego. W Polsce trasa Via Carpatia już w części jest zbudowana, a jak donoszą media, niedługo ruszy budowa kolejnego odcinka trasy S19. Jak czytamy w lidzie artykułu na portalu moto.pl, wojewoda podkarpacki wydał decyzję zezwalającą na budowę drugiej jezdni drogi ekspresowej pomiędzy węzłami Sokołów Małopolski Północ i Jasionka. Decyzja została wydana z rygorem natychmiastowej wykonalności, co umożliwia niezwłoczne rozpoczęcie robót budowlanych na popularnej Via Carpatia. Jak dalej informuje portal moto.pl, odcinek drogi S19 dla Via Carpatia o długości około 13,8 km zbuduje firma Strabag. Wartość kontraktu wynosi blisko 273 miliony złotych, a wszystkie prace powinny być ukończone w czwartym kwartale 2026 roku.
Po rozbudowie droga S19 będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu oraz pas awaryjny o szerokości 2,5 metra wraz z poboczami. Trasa S19 przebiega z północy na południe Polski. W województwie podkarpackim S19 będzie miała docelowo długość około 169 km. Oddanych do użytku jest już ponad 81 km trasy. W realizacji są jeszcze blisko 73 km, a w budowie są odcinki Rzeszów Południe Babica, Babica Jawornik, Krosno Miejsce Piastowe oraz Miejsce Piastowe Dukla. Jak widać, prace nad najważniejszymi odcinkami trasy Via Carpatia cały czas trwają. Droga po ukończeniu może być prawdziwym motorem rozwojowym dla Polski Wschodniej. Trasa łącząca północ z południem Europy może stać się kluczowym szlakiem dla handlu i przepływu turystyki w Europie Środkowo-Wschodniej. W okolicach trasy mogą powstać nowoczesne huby magazynowe czy różnego rodzaju obiekty gastronomiczno-noclegowe. To może zadziałać niesamowicie korzystnie na gospodarkę wielu regionów. Podróż samochodem na południe Europy teraz już będzie łatwiejsza i myślę, że wielu ludzi będzie chciało z tej opcji skorzystać. A wy co o tym sądzicie? Podoba wam się wizja trasy Via Carpatia? Jestem ciekawy waszej opinii. Bardzo proszę o zostawienie jej w komentarzu. Zachęcam też do obejrzenia pozostałych materiałów na kanale. Linki umieszczę w opisie. Na teraz się żegnam, wkrótce kolejne materiały. Pozdrawiam i do usłyszenia.